Witam, moi drodzy widzowie, tutaj Łukasz. Dzisiaj miał się ukazać zupełnie inny film. Inny film nagrałem i zaplanowałem. No niestety, YouTube mi go prewencyjnie usunął, zanim zdążył zostać wyświetlony. W tym filmie ponownie wypowiadałem się na temat pandemii, na temat koronawirusa i pokazywałem szkolenie online na platformie YouTube, ponieważ YouTube mi zaproponował, że zdejmie z mojego konta ostrzeżenie, które jest tam od 2 lat, jeżeli przejdę szkolenie online na temat zasad. No i rzeczywiście przeszedłem takie szkolenie, nagrałem ten proces, no i z jakiegoś powodu YouTube nie zgodził się, żeby to było opublikowane. W związku z tym chciałem przekazać Wam 2 informacje. Po pierwsze, jeżeli z jakichś niewyjaśnionych przyczyn nagle ten kanał zniknie, to szukajcie mnie proszę na kanale Forgotten Boomer, czyli Zapomniany Stary Dziad. Link będzie w opisie, to mój drugi kanał. Natomiast gdyby tamten kanał też diabli wzięli, to szukajcie mnie na portalu CDA, na kanale Walka Trwa. Link również będzie w opisie. Tam na CDA brudne łapska YouTube'a nie sięgają. No i w związku z tą sytuacją liczę, że zajrzycie, szczególnie na CDA, bo na Forgotten Boomer nie ma na razie póki co nic ciekawego, ale na CDA naprawdę zachęcam do zobaczenia. Ten kanał będzie niejako uzupełniający w stosunku do YouTube'a. Być może znajdziecie tam coś, czego nie ma na YouTubie. No i korzystając z okazji, chciałem pokazać Wam, dlaczego, z jakich przyczyn czuję się tak bardzo zdenerwowany tym od wielu lat, tym co robi YouTube, czyli usuwaniem filmów, banowaniem, wpływaniem czy odbieraniem wolności słowa. Przeczytam Wam 3 artykuły z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zacznę od końca, bo je sobie wypisałem. Artykuł 54. Punkt 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Czyli zgodnie z Konstytucją mogę sobie mieć dowolne poglądy, takie jakie mam ochotę mieć. Jeżeli gadam głupoty, to nie ma znaczenia. Prawo mi gwarantuje możliwość gadania głupot. I ten zapis gwarantuje mi również prawo do rozpowszechniania tych poglądów. W taki sposób, w jaki chcę, w jaki lubię i w jakim nie stać. Mogę sobie stanąć na rynku albo wynająć jakiegoś, nie wiem, speakera, który będzie to głosił za mnie. Mogę to wypisać na kartce i nam porozwieszać, no, oczywiście w wyznaczonych do tego miejscach. I nikt mi nie może zabronić mówienia o moich poglądach. Punkt 2 artykułu 54. Cenzura prewencyjna, uważnie słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawodawca może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Czyli jeżeli będę chciał prowadzić radio lub telewizję, to może mi ustawodawca nakazać starać się o koncesję. Ale dopóki prawo nie wymaga ode mnie posiadania koncesji, a z tego co wiem, do założenia kanału na YouTubie żadna koncesja nie jest wymagana, to dotąd mogę sobie tam głosić, co mi się żywnie podoba. Jeżeli kogoś pomówię, to będę odpowiadał z powództwa cywilnego. Tak samo, jeżeli komuś będę groził, to będę odpowiadał z kodeksu karnego. Dokładnie artykuł 190, pomówienie artykuł 212. Ale dopóki nie łamię prawa karnego, mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba i zgodnie z treścią artykułu 54
punkt 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wszelkie cenzurowanie tego, co ja mówię, jest zakazane. Jest zakazane. A więc, drodzy adminowie YouTube'a, wiem, że oglądacie ten film i wzywam was, proszę was o to, abyście przestrzegali Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, działając na terenie Polski. Bo na terenie Polski obowiązuje polskie prawo, a nie korporacyjne prawo. Jeżeli uważacie, że prawo polskie jest dla was nie do zaakceptowania, to wyjedźcie gdzieś. Najlepiej do ciepłych krajów i najlepiej tam, gdzie prawo uważacie za odpowiadające waszym potrzebom. A jeżeli chcecie działać w Polsce, jeżeli chcecie zarabiać w Polsce, to ja oczekuję, że będziecie przestrzegać polskiego prawa. Kolejny bardzo ważny artykuł, artykuł 32 Konstytucji. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Czyli jeżeli mam inne poglądy niż oficjalna propaganda głoszona przez YouTube'a, to nie mogę być z tego powodu dyskryminowany. A uniemożliwianie mi publikowania filmów należałoby się zastanowić, czy nie podpada pod dyskryminację. No ja nie wiem. Ale ja subiektywnie, podkreślam, subiektywnie czuję się dyskryminowany. Nie wiem, czy tak jest naprawdę. O tym by ewentualnie sąd musiał zadecydować. I artykuł 31. Punkt 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej, czyli moje państwo powinno bronić mojej wolności także wtedy, kiedy jest mi odbierana wolność słowa. No ale, prawda, jesteśmy w Polsce, więc różnica między tym, co jest, a tym, co powinno być, jest bardzo, bardzo duża. Punkt 2, moi drodzy. Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. I to jest bardzo, bardzo ważny zapis. Administratorzy YouTube'a mają, zgodnie z polską konstytucją, obowiązek szanować mnie i respektować moje prawa, nawet jeżeli mam inne poglądy. Nawet jeżeli na przykład wyznaję inną religię niż oni. Nawet jeżeli kolor mojej skóry jest inny niż ich. Nawet jeżeli jestem innej orientacji, a nie jestem. Znaczy nie wiem, jakie oni są, ale nieważne. Bez względu na to, czym się różnimy, nie wolno im mnie dyskryminować. I drugie zdanie jest jeszcze ważniejsze. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Czyli polskie prawo obowiązujące na terenie Polski, no może nie jest najdoskonalsze, ale ja nie znam artykułu prawnego, ani ustawy, ani kodeksu, ani rozporządzenia, które by mi nakazywało przestrzegać wytycznych dla społeczności YouTube'a. Nie ma takiego przepisu prawa w Polsce. Więc zgodnie z polską konstytucją prawo mi tego nie nakazuje, więc nie wolno mnie zmuszać, żebym to czynił. I oczywiście teorią, bardzo pięknie sobie pomarzyć. Konstytucja, pięknie napisany dokument. Kiedy go czytam, to naprawdę serce mi rośnie, ale życie życiem. Pamiętam, jak w roku 2021 panowie politycy Konfederacji, panowie, na których pan Olszański mówi ruchacze narodowi, nie wiem dlaczego, kiedyś go spytam, jak go spotkam, mówili, że wystąpią na drogę prawną i środkami prawnymi zmuszą korporacje do przestrzegania polskiego prawa. I co się stało, panowie? No, nic się nie stało. I to, co się, to wydarzenie ze skasowaniem mojego filmu, po raz kolejny za to samo, szczerze mówiąc, myślałem, że wytyczne myślałem, że się prawo zmieniło. Znaczy, nie moje prawo, tylko wytyczne YouTube'a. Ale jak widać, nie. Ale nieważne.
Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że wolność jest czymś najważniejszym w życiu człowieka. Jest ważniejsza od tego, czy masz przyjaciół, jest ważniejsza od stanu pieniędzy na koncie. Bo jeżeli nie masz wolności, to nic nie masz. Choćbyś nawet spał na pieniądzach. I jednocześnie, nieważne, jak bardzo będziesz represjonowany, jak będziesz zamykany, przymuszany do czynienia czegoś, nawet jeżeli zamkną nas znowu w domach i nie pozwolą nam wychodzić, nawet jeżeli ktoś pójdzie siedzieć, to dotąd, dopóki nie zaakceptuje tego stanu, to nie straci wolności. Mogę siedzieć w kajdanach, w lochu, ze szczurami gadać, a jeżeli dopóki się nie pogodzę ze swoim zniewoleniem i będę się buntował w jakikolwiek dostępny sposób, to dotąd będę wolny. Bo wolność, jak to powiedział klasyk, wolność jest w nas. I drodzy panowie z YouTube'a, i panie, i wszystkie 54 płcie z YouTube'a, możecie mi wszystkie filmy zbanować, możecie mi usunąć kanał, a jeżeli liczycie, że zmusicie mnie do tego, żebym przyjął wizję świata, którą budujecie, to od razu mi ten kanał usuńcie, bo ja poglądów nie zmienię i nie będę rezygnował z prawa do ich głoszenia. I to jest tylko kwestia, na jakim portalu będę je głosił. Jedynym zaletą, jedyną YouTube'a jest jego szeroki zasięg i miliony widzów. Niestety, ta liczba widzów się niestety nie przekracza na średnią inteligencję widza przeciętnego, statystycznego. Ale trudno. Jeżeli będę musiał, to będę głosił swoje poglądy na innych portalach. Na przykład właśnie na CDA. Ale ktoś powie, no Łukaszu, ale przecież fake newsy są karalne, tak mówili w telewizji. No nie. Obowiązek, że tak powiem, przeciwdziałania fake newsom dotyczy, jeżeli już, to tylko i wyłącznie zawodowych dziennikarzy. Mówi o tym ustawa Prawo prasowe, której ostatnia nowelizacja miała miejsce chyba w 2022. Ale tu nie jestem pewien. W każdym razie ustawa Prawo prasowe rzeczywiście mówi, że informacje podawane przez osoby będące zawodowymi dziennikarzami powinny być sprawdzone. No i gitara. Natomiast ja nie jestem zawodowym dziennikarzem. Z zawodu jestem kimś zupełnie innym i zupełnie z innego źródła zarabiam na życie. A zatem mogę sobie na YouTubie pleść duby smalone, ile tylko mi się podoba, zgodnie z prawem. Tak jak mówię, dopóki kogoś nie pomówię, albo dopóki komuś nie będę groził, a nie będę, bo nie jestem idiotą. Dlatego też, moi drodzy, namawiam Was i zachęcam do tego, abyście nigdy nie rezygnowali ze swojej wolności. I nie pozwólcie odebrać sobie praw, które Wam gwarantuje właśnie Konstytucja. Ktoś się może śmiać z ludzi skandujących hasło Konstytucja, z pana Bolka Wałęsy chodzącego w koszulce, z pan Wałęsa, jak ma na imię? Bolesław chyba. Nie, Marek? No nieważne. Tak, nie pamiętam tego imienia. Więc pana Wałęsy chodzącego w koszulce z napisem Konstytucja. Ktoś się może z tego śmiać, ale naprawdę to nie jest śmieszne, bo Konstytucja to są podstawowe wolności, należne każdemu z nas. Konstytucja to jest różnica pomiędzy byciem człowiekiem, a byciem szmatą. Bo jeżeli pozwolisz systemowi, między innymi zagranicznym korporacjom, odebrać sobie swoją wolność, to system sprowadzi cię do roli właśnie szmaty. Znaczy, nikogo nie obrażam, ale taka jest prawda.
bo człowiek, który sam rezygnuje z własnej wolności, moim zdaniem nie zasługuje na szacunek. Więc ktoś, szczególnie ze starszych widzów na tym kanale, może zapytać: Łukaszu, jak długo zamierzasz prowadzić wojnę z YouTube'em? No, jak to jak długo? Do końca mojego albo YouTube'a. I to, że akurat nie wygram, bo pojedynczy człowiek jest za słaby, żeby zmusić do czegoś korporację, to nie ma znaczenia. To nie znaczy, że mam zrezygnować. Wprost przeciwnie. Z każdym rokiem mam większą motywację do tego, żeby korzystać ze swoich konstytucyjnych praw. A zatem, moi drodzy, zachęcam Was. Zajrzyjcie na kanał CDA. Link w opisie. No i jak zniknę, to właśnie szukajcie mnie w tych dwóch miejscach, bo może tak niestety się to skończyć, że po prostu któregoś dnia mój kanał zniknie. No ale trudno. W życiu się zdarzają złe rzeczy. Ale tak jak mówię, najważniejsze są zasady. Wierzcie mi, że kiedy moje zdrowie się bardzo pogorszyło i w 2020 roku nie wiedziałem, czy dożyję do Wielkiej Nocy, to bardzo dobrze zrozumiałem, że nieważne są pieniądze, nieważne jest, gdzie mieszkasz, jak. Ważne jest to, co masz w swoim sercu i w swojej pamięci, bo tylko te rzeczy zabierzesz na drugą stronę. Co ci z tego, że będziesz miał pieniądze, czy będziesz miał ładną żonę na przykład, albo kochankę? Tych rzeczy nie zabierzesz na drugą stronę. Urodziłeś się sam i umrzesz w samotności. A to, co jest po drugiej stronie, za bramą śmierci, tego nie wiadomo. To każdy się o tym sam przekona. No niestety jeszcze nikt nie wrócił stamtąd, żeby o tym opowiedzieć. No i moi drodzy, najważniejsze jest dlatego, żeby być w zgodzie z samym sobą. Żeby mieć takie poczucie, że dobrze postąpiłem, słusznie, tak jak należało. A mnie to poczucie nakazuje właśnie walczyć z ludźmi, którzy depczą moje prawa konstytucyjne, którzy nie szanują moich poglądów, którzy odbierają mi wolność słowa. I jak z nimi walczyć? No tak jak mogę. Na przykład wciąż uparcie i wciąż od nowa robiąc to, co ich denerwuje. No i moi drodzy, ten film również nie wiem, czy nie zostanie zbanowany. W tym poprzednim, zdaje się, już mam pewien pomysł, które słowo wywołało alert na YouTubie. W tym filmie go nie użyłem, ale nie wiem, czy YouTube tego nie zbanuje. Może tak być. Może tak być, że w ogóle mój kanał zniknie. Ale mam nadzieję, że nie. Tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, mój drugi kanał na YouTubie nazywa się Fargotten Boomer. Link w opisie, a kanał na CDA nazywa się Walka Trwa. Link również w opisie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam zdrowia i wolności, a Państwu, admini z YouTube'a, mam do powiedzenia tylko tyle, że jeżeli liczycie, że zmusicie mnie do zmiany poglądów, albo jeżeli liczycie, że zmusicie mnie do zaprzestania głoszenia moich poglądów, to od razu możecie mi kanał skasować, bo to Wam się nigdy nie uda. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi. Trzymajcie się, strzałka!